Niemniej muzycy bardzo ciężko pracowali, szlifowali materiał i ostatecznie weszli do studia, pewnie gdzieś na początku 1995 roku, do studia S4 w Warszawie, jednego z najnowocześniejszych w tamtym czasie, w którym właśnie nagrywał ich Leszek Kamiński. Weszli w niezmienionym czteroosobowym składzie. Robert Sadowski – gitara, Bogdan Kondracki – bas, wokal, Wojciech Szymański – perkusja i Maciej Miechowicz – gitara. Jeżeli powiedziałem wcześniej Michniewicz, a chyba tak, to bardzo przepraszam. Miechowicz. Co jest ważne, cały album nagrali na setkę. Byli tak dobrze przygotowani, tak dobrze grani, że wystarczyły im 3-4 podejścia, a najczęściej wybierali któreś z tych ostatnich. Płytę otwiera utwór Dzwon. Najpierw bas i stopa, unisono, gęsto. Potem dochodzą gitary i mamy od razu to, co charakteryzuje muzykę Kobonga, czyli tak zwaną polirytmię, ewentualnie polimetrię. To nie jest to samo w przypadku Kobonga. Szczerze powiedziawszy, mam problem, kiedy który zabieg stosują. Tutaj raczej mamy polirytmię, ponieważ każdy instrument gra w trochę innym podziale rytmicznym. Gitary przez większość utworu grają unisono, ale jest taki fragment, kiedy się rozjeżdżają, zaczynają tak się przeplatać między sobą. Bardzo mocny początek płyty, który zapowiada, że nie będzie lekko. Następny to drzewa i tutaj nawet nie podejmuje się liczenia metrów. Mogę tylko powiedzieć, że jest to coś, co się fachowo nazywa polimetria sukcesywna, a więc w ciągu całego utworu pojawiają się różne fragmenty, różne wątki w różnych podziałach rytmicznych, w różnym metrum. Główny riff w zwrotce jest posadzony i to jest pierwsze skojarzenie z Hołkiem z okresu Transmission Into Your Heart. Słychać, jak się uważnie wsłuchałem tą płytę, to usłyszałem sporo takich nawiązań do tego, co Sadowski robił wcześniej. W refrenie, nie wiem, czy to można nazwać refrenem, dość mocno gitary i perkusja odlatują. Szymański robi sporo zamieszania na kotłach. Czymś na kształt mostka, bridge'u, solo, które z kolei kojarzy mi się z Robertem Fripem i King Crimson. Sama końcówka utworu kojarzy mi się z kolei z Tulem. Także rozstrzał stylistyczny w jednym kawałku naprawdę spory. Trzeci na płycie reggae to jest coś, co można nazwać największym przebojem zespołu Kobong. Do tego stopnia był on popularny, że publiczność domagała się go na koncertach, co z kolei denerwowało Szymańskiego i w efekcie przestali go grać na żywo. Zaczyna się od takiego zaśpiewu, rzeczywiście troszkę regałowego i wstęp gitarowo-basowy jest w rytmie reggae, no ale za chwilę wchodzi ostra jazda, no zdecydowanie bardziej metalowa. W tym kawałku też słychać jeszcze bardziej przejaw talentu Sadowskiego. Z jednej strony razem z wokalem Kondracki śpiewa po angielsku, jeszcze bardziej mam skojarzenia z Hołkiem, ale z drugiej strony, kiedy Sadowski wchodzi na solo, no to już mamy zupełnie inną jazdę, nieokreślonym metrum,
mocno, mocno pojechane. Tekst napisał Richard Nichols, Anglik, który przyjechał do Polski na studia i pracował w jakiejś korporacji. Słowa to jest przejaw jego ogromnego wrażenia marihuaną z Mazur. Natomiast Kondracki bodajże wspomina go jako bardzo sympatycznego, żywego, imprezowego gościa, który w pewnym momencie postanowił rzucić pracę i oddać się piciu wódki, któremu się spodobała Warszawa, Polska, który tutaj został, nawet się ożenił, no ale który miał różne ciekawe jazdy, między innymi w stroju czeskiego atlety, miał chodzić po Warszawie z bejsbolem, po tym jak wcześniej dostał jakieś bęcki na ulicy. Krótko mówiąc, Kondracki wspomina go jako imprezowego gościa, z którym nieraz nieźle zaszaleli. Do reggae powstał teledysk, mamy tutaj ujęcia z koncertów, ale mamy też spsychologizowane ujęcia z mazurskich jezior. No i w kontekście tych jezior i w nagraniu, w teledysku pojawia nam się żaba. I jej charakterystyczny rechot tworzy rzeczywiście to wrażenie polimetryczne, ponieważ jest w zupełnie innym podziale niż cały utwór. Ten rechot kończy reggae i zaraz po nim wchodzi kolejny utwór, czyli brbda, i który zaczyna się właśnie od dźwięku naśladowczego grania na perkusji, czyli wygrywania tego brbda. Tutaj moją uwagę znowu zwraca przede wszystkim Sadowski, który tym razem w ramach coś jakby solówki zostaje z długim dźwiękiem, którym zostaje sam, potem spod niego wyłania się kolejny riff, który przechodzi w coś jakby solo basu. Numer 5 na płycie to kawałek Trzcinki. Tutaj jest pewna anegdotka, ponieważ kiedy jeszcze byli na etapie nagrywania płyty, czy już nagrali płytę, to chciała ich wydać dosyć duża firma BMG. Przedstawiciel tej firmy, niejaki Rogowiecki, przyszedł na próbę zespołu, no i wyraźnie zasugerował, że no w sumie okej, ale musi być jakaś ballada, musi być jakaś melodyjny, musi być jakiś melodyjny utwór, który wejdzie, zmieści się do radia. No więc muzycy w ramach ballady zaproponowali mu właśnie Trzcinki. Roman Rogowiecki nie wytrzymał podobno do końca utworu. Muzycznie mamy tutaj kontynuację stylu, przede wszystkim połamane riffy. Fakt, tempo wolniejsze, ale na pewno nie balladowe. I też gitara, która momentami brzmi dość, przynajmniej w mojej opinii, industrialnie. Kolejny, Dolina, faktycznie zaczyna się balladowo, takim plumkaniem na gitarze, no ale za chwilę znowu wchodzą
ostre riffy, połamane rytmy. Tutaj z kolei to jest taki nie dość ciekawy momentami dialog gitarowy. Te przeplatające się melodyjnie gitary z początku utworu bardzo mocno kontrastują z końcówką utworu, gdzie zespół leci na pełnej szybkości. Właśnie Dolina to jest taki utwór, w którym słychać, jak bardzo różnorodną muzykę grali muzycy w obrębie jednego utworu. Kolejny numer 8, Zanim, jest chyba najbardziej bujającym i rytmicznym utworem. Cały jest na 4/4. W pewnym momencie gitary tak jakby zawieszają się w powietrzu i zostaje wokal z perkusją. I tutaj wyraźnie słychać klasyczne wpływy Usadowskiego. No końcówka znowu jeszcze inna, znowu ostra, dynamiczna, do przodu. Kolejny Ziam-Dziam, znowu pocięty, wielowątkowy. Tym razem Sadowski daje upust swojej thrash metalowej fascynacji. Gnoza to industrialna miniaturka, która bardzo dobrze pasowała do otoczenia, w jakim powstawała muzyka Kobonga i wstęp do kolejnego, bardziej znanego utworu zespołu, czyli Taka Tuka, kolejnego, który doczekał się teledysku. Pierwsze wrażenie miałem takie, że to troszeczkę funkowe, ale to jednak jest spore nadużycie, dlatego że znowu mamy ciężkie gitary. Metrum zdaje się na 5/4. Więcej przestrzeni robi się pod solem Sadowskiego, kiedy druga gitara tylko dogrywa, natomiast pod spodem bas z perkusją no, grają jakiś pokręcony rytm. Teledysk to z kolei ujęcia z koncertu, gdzie widać, że była publiczność. Czarno-biało, ale kiedy Sadowski zaczyna grać solówkę, robi się bardziej kolorowo, psychodelicznie, co też bardzo dobrze oddaje charakter dźwięków, jakie w tym momencie Sadowski wydobywa ze swojej gitary. Trzeci od końca to Zbrodnia. W pierwszej części mamy muzykę już znaną, połamaną, ostrą, bezkompromisową. W drugiej części jest takie wrażenie, jakby ta muzyka znacznie przyspieszyła. Brzmieniowo momentami mi się w ogóle skojarzyło z
filmem Pan Kleks w kosmosie. No ale na koniec wraca zespół do głównego riffu. Przedostatni, jeżeli chce, jest bardziej punkowy. Tutaj Szymański szaleje tylko stopami, natomiast hi-hat i werbel są grane właśnie punkowo na raz. Natomiast ostatni, popas, to również bardziej punkowa rzecz, w której w pewnym momencie gitary schodzą na plan dalszy i zostaje perkusja z basem, które właściwie grają swoje partie solowe, gitary tam gdzieś sobie tylko dogrywają. Na sam finał całej płyty znowu punkowe granie, ale na 5/4. Muszę przyznać, że wsłuchiwanie się w tą płytę nie było dla mnie łatwe, co też pewnie widać po tym, jak ją opisywałem, bo to jest płyta, na której nawet nie ma momentu oddechu. Wszystkie utwory są gęste, wszystkie utwory są pełne różnych zmian i zawsze staram się wyciągnąć coś specyficznego, coś zaskakującego, nieoczywistego w danym utworze, natomiast na tej płycie tak naprawdę wszystko jest nieoczywiste. Co też w jakiś sposób wpłynęło na to, jak ta płyta została przyjęta, ale o tym zaraz.